witam się z wami w kolejnym vlogmasie. Dzisiejszy vlogmas, słuchajcie, rozpoczynam o godzinie 22:27. Jestem na nogach od godziny 8, chwilę po 7, jakoś tak. Spałam 3 godziny, bo ubiegłej nocy pakowałam do godziny 4 czy 3. Chyba 3:30 skończyłam, także naprawdę jest bardzo, bardzo aktywnie, jestem niewyspana, a dzisiaj jestem cały dzień na nogach, bo dzisiaj mamy już taką, wiecie, intensywną przeprowadzkę od samego rana. Jeździmy, przewozimy rzeczy do mieszkania i do biura. Wynajęliśmy też nowe biuro, więc tutaj też wam mówię, że wynajęliśmy jeszcze jeden lokal. Oprócz mieszkania, które tutaj teraz, w którym obecnie jestem, to mamy właśnie jeszcze wynajęte biuro i naprawdę tych kursów dzisiaj była cała masa. Gdyby nie Kacpra, koledzy, którzy pomagali nam przy prowadzce, to nie wiem, jakbyśmy to ogarnęli serio. Ja teraz dopiero weszłam do domu i tak naprawdę, słuchajcie, mamy jeszcze w mieszkaniu starym, w Sosnowcu, wszystko do przewiezienia z kuchni. Całą kuchnię nie przewieźliśmy, nic z kuchni. Thermomix, wszystkie garnki, naczynia, talerze, szklanki, to wszystko jeszcze do przewiezienia jutro. Więc powiem wam, tych rzeczy było tyle, że ja jestem w szoku, gdzie my to wszystko zmieściliśmy. Jak ja zaczęłam pakować te wszystkie rzeczy do kartonu w nocy i wystawiać na środek mieszkania koło wyjścia, po prostu zastanawiałam się, gdzie to wszystko się pomieściło. Także sądzę, że teraz sprzątając w tym mieszkaniu będę musiała mocno przesegregować, czy ja wszystko z tych rzeczy potrzebuję, czy ja potrzebuję tyle ubrań, czy ja potrzebuję tyle kosmetyków, czy wszystko jest dobre, czy coś po prostu oddać komuś, bo to jest, powiem wam, tragedia. Serio, przeprowadzka trwała od 8 do 22, bo Kacper też chwilę temu dopiero skończył przewozić rzeczy z chłopakami. I tak jak mówię, jeszcze nie spakowaliśmy w ogóle z tamtego mieszkania kuchni. Tutaj zobaczcie, jest wejście do mieszkania, wszystko brudne, bo chłopaki wchodzili, wiadomo, w butach. Była akurat dzisiaj taka pogoda, że było mokro. I tutaj, słuchajcie, po kolei lecą wszystkie nasze rzeczy, które przewieźliśmy. Serio, zobaczcie, ile tego jest cała masa. Tych kartonów jest tyle, że serio, gdyby nie to, że mieliśmy kumpla, który miał duży samochód i nam pomógł, to po prostu, ja nie wiem, ile byśmy to przewozili. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj był zakładany internet, przez co, zobaczcie, jest odsunięta szafka RTV. Ale patrzcie dalej, wchodzę do sypialni i tutaj wyrzuciłam wszystkie ubrania na łóżko, żeby mieć wolne torby i wolne walizki, żeby pakować inne rzeczy. Po prostu wywalałam wszystko po kolei na łóżko, więc zobaczcie, ile tego jest, serio. Ja po prostu będę tutaj miała najbliższe dwa dni urwanie głowy, jeśli chodzi o spakowanie tego wszystkiego, przejrzenie. Jeszcze, wiecie, na spokojnie wymycie sobie szaf, bo umyłam wszystko inne oprócz szaf w środku. Ja planuję to zrobić dzisiaj. Mimo że jest 22:30, to chciałabym serio to ogarnąć w większości dzisiaj. Mam na sobie okulary blokujące światło niebieskie i pomyślałam, że zrobimy sobie teraz taki mini haul tych rzeczy z Ikei. Chwilę sobie przynajmniej odpocznę, siedząc sobie z wami po całym dzisiejszym bieganiu. Dobra, zaczynamy. Lecimy może z pojemniczkami. Kupiłam z Ikei takie organizery. Nazywają się Stuk i Zian, dwa rozmiary. Z Pauliną szukałyśmy odpowiedniego rozmiaru. Były strasznie pomieszane tam na stoisku w Ikei. I mam tak, 2 34 na 51 na 10, dwie sztuki. I wzięłam dwie sztuki większych. To są takie stricte organizery do szafy na bieliznę. I dwa większe, 34 na 51 na 18. Także cztery takie organizery. Następnie wzięłam wieszaki. Wieszaki, chyba trzy sztuki. 6 zł kosztowało 10 sztuk. I mam takie trzy komplety. Tak, są trzy komplety. Kolejno mam zasłonkę do kąpieli. Kosztowała coś około 10 zł. Była jakaś najtańsza i właśnie była gładka. Zależało mi na gładkiej. Droższe były te wszystkie z wzorkami, z kratkami, a ja chciałam zwykłą, najzwyklejszą zasłonkę do podprysznic. Jedyny minus, którego nie zauważyłam wcześniej, to ona tutaj nie ma jakby tych kółeczek na rurkę, a ja właśnie na swojej rurce też tych kółeczek nie mam, więc będę musiała podjechać po prostu gdzieś po te kółeczka, żeby móc zahaczyć ją na tej takiej, no, poręczy. Widzieliście w ostatnim vlogmasie, jak pokazywałam mieszkanie. Uchwyt na toaletę to już też wam pokazywałam w sklepie. Co ja mówię w ogóle? Jestem, ba, słychać, że jestem zmęczona. Uchwyt na nie toaletę, tylko na papier toaletowy. Wieszaki na drzwi. Mamy jedne wieszaki na ręczniki na kaloryferze, ale przypomniałam sobie właśnie, że mamy jeszcze szlafroki, które też muszą gdzieś wisieć, więc dokupiłam taki uchwyt w Ikei.
To jest coś takiego. Ja w kolejnych vlogmasach na pewno pokażę Wam, jak to wygląda. Już w praktyce, jak będzie założone. Uchwyt na żele pod prysznic, pod prysznicem. Też chyba z takimi samymi przystawkami on był, jak ten uchwyt do papieru toaletowego. A mam też szczotkę do ubikacji zwykłą białą i oprócz tego kupiłam jeszcze zasłony. Dwa opakowania, czyli 4 sztuki. W ogóle byłam w szoku z Pauliną, że firanki VK są tak tanie, bo te najzwyklejsze, najprostsze, na których mi tak samo zależało bez żadnego wzorku, bez żadnych wytłoczeń, kosztowały, słuchajcie, coś koło 19 zł bodajże. Konkretnie te, które wzięłam, także uważam, że spoko cena. Babcia Kaspra skracała mi zasłony, skracała mi te firanki. Jutro rano sobie je od niej odbiorę i będę prasować i zakładać. Jeszcze tu w tym mieszkaniu nie przywieźliśmy deski do prasowania. Jutro ją przywieziemy razem z rzeczami z kuchni, dlatego no, babcia Kaspra po prostu musiała mnie wspomóc. Jeszcze zapodziała mi się jedna rzecz. Ściągaczka do prysznica, do ściągania wody. Z Ikei chyba kosztowała 3 zł. Paulina też wzięła dokładnie tą samą, także jeszcze to. Rumba będzie mogła wjechać pod łóżko i będzie idealnie czysto. W tym mieszkaniu, które mieliśmy obecnie na Zagórzu, w Sosnowcu, łóżko mieliśmy do samego końca. Jak dzisiaj odsunęłam sobie łóżko w zupełnie inne miejsce, zobaczyłam, ile tam na dole jest kotów z prasowania, z ubrań. Tutaj będzie mogło być tak, wiecie, fajnie, sterylnie, czyli tak jak lubię. Dobra, wracam do odkurzania. Na razie ręcznik do rąk, najkrótszy, powiesiłam tutaj na haczyku na te duże ręczniki, ale najprawdopodobniej ten ręcznik mały będzie i tak przywieszony gdzieś tu przy umywalce. Myślę, że właśnie tutaj będzie najlepsze miejsce na ten ręcznik, więc chyba nawet teraz przykleję, żeby już tutaj w tym miejscu wisiał, tylko przemyję chyba przed. I ta biała szafka nie jest tutaj bez powodu, to jest szafka z Ikei, kosztuje 39 zł w Ikei, taka składana i ona będzie stała, słuchajcie, pod prysznicem, dokładnie w tym miejscu, nawet nie do końca pod prysznicem i po prostu tutaj będę miała swoje wszystkie szampony, bo na tej, wiadomo, szafie takiej małej, przyklejanej przystawce, którą kupiłam w Ikei, no nie zmieszczę tych wszystkich swoich szamponów, masek, płynów do czyszczenia twarzy, także po prostu tutaj będzie stała taka szafeczka. Ładnie nawet pasuje tutaj i będę mogła na niej poustawiać sobie przyściutko wszystkie żele, płyny i tak dalej. Te pojemniczki kupiłam w zeszłym roku w Ikei. Nie patrzcie, że jest całe brudne, bo jest po prostu, wiecie, z drogi uwalone. Będzie trzeba go umyć, zanim go położę, ale zastanawiałam się właśnie, czy te pojemniczki zmieszczą mi się tutaj nad toaletę, na taką półeczkę i słuchajcie, idealnie. Idealnie wchodzą, mam akurat 4 sztuki, więc one idealnie wyjdą, bo zobaczcie, mam dwie takie same płytki. Tutaj wejdzie jeden, drugi, trzeci, czwarty. Po prostu będzie ładnie, czysto, pięknie pochowane w tych pojemniczkach i myślę, że wtedy się wszystkim zmieszczę. Super. Bardzo się cieszę, że one wchodzą tak idealnie na głębokość tutaj. Pościągałam sobie, słuchajcie, ubrania z łóżka. Pokładałam je tu, widzicie, na ziemi. Część wyniosłam z drugiego pokoju. Odłożyłam sobie już pościel tam na bok. Znaczy poduszki tam i misie. A tutaj pościel. Chcę teraz odkurzyć porządnie materac, założyć prześcieradło, no i już założyć sobie kołdrę, bo słuchajcie, jest godzina 23:28. No serio, ja dzisiaj spałam tak krótko, że jestem na maksa zmęczona, więc chcę pościelić łóżko, chcę posprzątać łazienkę, żebyśmy mogli po prostu się wykąpać w czystej łazience, no i ewentualnie położyć się spać. Kacpra też jeszcze nie ma, skręca meble z kumplem, z Marcinem w biurze. Regały, który kupił, także tak się podzieliliśmy. Ja wzięłam na siebie mieszkanie, Kacper ogarnia biuro, więc no. Chcę teraz, tak jak mówię, odkurzyć ten materac, założyć pościel i ogarnąć łazienkę. Dobra,
łóżko pościelone. W ogóle zobaczcie, ta pościel tutaj totalnie nie pasuje. Jest różowa, do tej zielonej ściany jak dla mnie. Nie wygląda to dobrze. Ale przynajmniej dzisiaj się prześpimy. Jest wymiętolona cała, bo nie mam tutaj jeszcze żelazka, tak jak mówiłam, ani deski do prasowania, ale przynajmniej będziemy mieli gdzie się dzisiaj przykimać. I słuchajcie, kasjer już przyjechał z Marcinem i składają u nas ten regał. Także siema, siema. I to jest, słuchajcie, regał z Iska i on głównie będzie na roślinki. Roślinki można powiedzieć, że kacperka, tak? No, ale kasjer jest zmęczony. Ja spałem dzisiaj 2 godziny, między 6 a 8. Mamy godzinę 23.55 i jestem ciągle na mamę. Ale jesteś po kawach i Red Bulla, wspomagasz się. Dobra. I ja teraz idę umyć szybko łazienkę. Przyniosłam sobie z samochodu mopa. Także najpierw chyba umyję podłogę wszędzie, pod prysznicem i w całej łazience. No i będę musiała na pewno umyć cały prysznic. Tutaj, wiecie, wszystko wyczyścić, żeby było tak świeżutko po mojemu. Miałam wam pokazać lustro, jakie kupiłam w Ikei. I na razie oczywiście nie jest powieszone, więc jeszcze mnie w nim nie widzicie. To jest takie lustro z białą ramą. Nie wiem, czy gdzieś znajdę nazwę, żeby wam powiedzieć. No, to chyba nie nazwa. Jak będzie powieszone, to myślę, że będzie tutaj fajnie pasowało w korytarzu. I szafka na rośliny złożona, tak się prezentuje. Jest taka, zobaczcie, bardzo nieregularna i myślę, że to będzie fajnie wyglądało. I ona najprawdopodobniej będzie stała w tym miejscu, gdzie zaczynają się panele. Tutaj. Taki mamy plan. Fajnie, będzie pasowała do tego wnętrza. Zobaczcie, tutaj są takie właśnie stalowe rurki. I tak naprawdę mamy też w takim stylu na przykład żylandor. Tak samo nogi od stołu. Spoczko, fajnie. Dobra, umyłam też, słuchajcie, łazienkę. Właśnie wyszła moja podłoga. Umyłam prysznic cały, podłogę, ubikację, umywalkę. Te takie, wiecie, najważniejsze rzeczy, z których będziemy korzystać teraz, myjąc się przed spaniem. Sypialnia do spania ogarnięta, czyli tak naprawdę zrobiłam dzisiaj wszystko. Teraz już lecę pod prysznic, a kalendarze otworzę jutro z rana, bo nawet nie wiem, gdzie teraz są w torbach, także rano po prostu wstanę. Zjem sobie coś szybko i poszukam kalendarzy, żeby je z wami otworzyć. Witam się z wami rano, już troszkę podrobione. Kacpra szafa, która jest za mną, jest już prawie cała poukładana, także spoko, coś się dzieje. W łazience też już sporo rzeczy ogarnęłam, więc czas na kalendarze, tak jak mówiłam. W miarę się wyspałam, noc była spoko, wygodnie się spało. Jedyne co, no to nie mamy jeszcze dalej zasłon i firanek, więc tak rano obudziło mnie słońce około godziny 7. Ale ogólnie spoko, fajnie. Grzejniki też nam jeszcze nie grzeją, więc musiałam spać w bluzie, ale mam nadzieję, że od jutra już, wiecie, tak będziemy mieć tutaj w mieszkaniu poogarniane, także oglądajcie jutrzejszy vlogmas, ponieważ mam nadzieję, że w tym vlogmasie jutrzejszym już będziemy, wiecie, tak na grubo porządkować i pojutrze będę miała już idealnie przeprowadzone mieszkanie, w sensie, że wszystko na swoim miejscu. No ale dobra, jak zwykle przedłużam. Dzisiaj mamy numerek 13. Gdzie ta 13? Dobra, jest, była tak bardzo na dole, nie zauważyłam jej. Okej, znowu coś w tubce. I mamy tutaj body lotion, czyli balsam do ciała z Nuxa. Okej, spoczko, może dzisiaj po kąpieli sobie użyję. Tak jak wam mówiłam w ogóle ostatnio, te produkty z Nuxa są naprawdę fajne. Naprawdę fajny ten kalendarz. Następnie o Makeup Obsession. Ten jest mniej fajny. Nie jest najgorszy, ale jest mniej fajny. 13 jest tutaj. Co to będzie? Pędzelek, szminka? Błyszczyk przezroczysty. Na pewno się przyda. Ja mam w sumie dużo takich przezroczystych błyszczyków, więc myślę, że wrzucę go dla was na rozdanko jakieś pod koniec vlogmasu. I a propos rozdań, aktualnie na moim Instagramie jest ogromne rozdanie z dziewczynami. Zgarnęłyśmy od siebie kosmetyki i jest serio ogromna paka do wygrania, także wbijajcie na Instagram. Zasady są bardzo proste, więc zapraszam. Może teraz kalendarz słodki. Tutaj mamy Milkę. Gdzie ta trzynasteczka? Jest. Okej, mamy orzech. Orzechowy cuks. Ostatni kalendarz NYX. I w NYXie mamy trzynasteczkę tutaj. I jest to transparentny puder utrwalający. Ten z serii HD. Mam go w kolorze takim bananowym. Teraz dostałam totalnie białą opcję, więc zobaczymy. Może wrzucę na rozdanie, a może sama sobie go wykorzystam.
I rozdanie ogólnie z kalendarzy będzie w okolicach Wigilii, w okolicach 24 grudnia, więc także zapraszam Was wtedy do vlogmasów, żebyście nie przegapiły okazji. Słucham sobie na nowym telewizorze Janka Rapowanie. Janek Rapowanie to w ogóle mój ulubiony polski raper. Zawsze w sumie mam ochotę słuchać jego muzyki. Jakby jak mam gorszy dzień, jak mam zajebisty dzień, to jakby Janek Rapowanie ma taką muzę, że wybieram sobie tylko album w zależności od humoru i słucham. Dajcie znać, czy też lubicie Janka. Teraz się z Wami żegnam i zapraszam Was jutro do vlogmasa, bo tak jak mówię, będziemy sprzątać, trochę takie clean with me przeprowadzkowe, więc wbijajcie. Dzięki za oglądanie, buziak, miłego dnia.